Cześć Wam. Dzisiaj przychodzę do Was na bogato, ale takie dwa maleństwa z Anastazji Beverly Hills, które dostałam od Asi. Jest to miniaturka maskary i kredka do brwi. Ale tak, od razu, zanim zacznę o kosmetykach, muszę Wam później powiedzieć na temat swojego stanu zdrowia. No niestety muszę troszeczkę Wam powiedzieć, żebyście byli na bieżąco, bo to będzie miało wpływ na kanał oczywiście. Ale dobra, to później. Tak, jak widzicie, brwi nie mam, rzęs nie mam, więc przede wszystkim, salutki sobie nie wyjąłam, ale najpierw zaczniemy od tego maleństwa. To jest kredka do brwi, która się nazywa, bo tam patrzyłam na stronie Sephory. Tam patrzyłam i ta kredka nazywa się Brow Wiz. Jest za 145 zł. Takie maleństwo. Jest ogólnie 10 kolorów. Ja tutaj mam medium brown i zobaczcie, tu jest rysik, a tutaj jest szczoteczka. No, zgrabne, fajne na wyjazdy, ale czytałam opinię. Dużo osób mówi, że dużo porównywało do Benefitu. Że dużo bardziej twarda od Benefitu, to jest po pierwsze, i po drugie bardzo szybko się kończy. Że Benefit starcza na przykład na kilka miesięcy, tam było chyba ze dwie czy trzy opinie, a ta kredka potrafi po miesiącu się skończyć. No ja tutaj mam końcóweczkę jej, naprawdę końcóweczkę, tylko o tyle, na wypróbowanie po prostu, na kilka razy fajnie. Odrobinę luksusu, będę mogła sobie spróbować, bo tak to podejrzewam, że sama w życiu bym tego nie kupiła za 145 zł kredkę do brwi. Nie kupiłabym. Także mam odrobinę luksusu dzięki Asi. I teraz tak, mówiłam Wam, że to jest medium brown i ja już wcześniej, jak otwieram paczkę, tak wzięłam na ręku i no rzeczywiście dla mnie ona jest twarda. I teraz tak, zobaczcie, delikatnie jak biorę, no coś tam minimalnie widać. Spróbuję troszeczkę bardziej. Moim zdaniem to będzie taka kredka, której nie za bardzo lubię, jeżeli chodzi o twardość. Bo ciężko jest, ciężko. Próbuję delikatnie O, ale kolor sam w sobie jest całkiem ładny. Czekajcie, dla porównania, co ja mam? Nie pomyślałam wcześniej. Mam tutaj też od Asi, od Eveline, kredkę, która jest medium brown, żebyście mieli porównanie. O, tutaj jest ta z Eveline, tutaj ta z Anastazji Beverly Hills. O. I jeszcze co mam? Mam jeszcze z Makeup Obsession, ale kurde, jaki to jest kolor. No nie wiem. Spróbuję później znaleźć, najwyżej tutaj napiszę Wam, jaki to kolor. I z drugiej strony wezmę. Znaczy nie z drugiej strony, o. Tu jest Makeup Obsession, Eveline, a tutaj jest Anastazja. Powiem tak, ten kolor jest dla mnie idealny. Ta z Eveline mogłaby być ciut bardziej chłodna, ale też da radę ograć. No to teraz zobaczymy tą z Anastazji. U mnie tak, ta brew jest ładna. Ta, zobaczcie, mam krótszą, bo ja ją, jak to, golę. Golę ze względu na to, że ona, zobaczcie, tutaj jest ciach, ciach i później mi na dół leci. Także ja w tej brwi muszę dosyć dużo domalowywać. No to bierzemy się. Najpierw tą ładniejszą, zobaczymy. No, coś tam rysuję delikatnie. Na ręku tutaj było gorzej namalować niż tu na brwi, ale jest o wiele bardziej twarda niż ta z Eveline i ta z Makeup Obsession. Ale ogólnie, no, tragedii nie ma. Delikatniej to wygląda, niż gdy maluję tą kredką z Eveline. Eveline, jak się przyłoży, to daje tak więcej koloru. Jakbym miała porównywać, to bardziej ona w takim wykończeniu, tutaj jak się maluje, to wygląda bardziej podobnie do Makeup Obsession. Delikatnie bardzo, naturalnie. No ale jest twardawa. Jest. Dobra.
Tutaj, żeby tylko uzupełnić. No to fajnie. Teraz tu, gdzie ja mam problem, że muszę dorysowywać. No to jedziemy tu. Teraz grzybyczek. Malutki, zgrabniutki, to trzeba przyznać. Ogólnie, co myślę na temat tej kredki? Ja bym za nią nie dała tyle pieniędzy, no po prostu byłoby mi szkoda, bo mogę kupić za, no powiedzmy nawet do 50 zł jest full kredek, które można sobie znaleźć. Ale gdybym miała możliwość wydania tyle, znaczy jakbym się uparła, to bym miała, no ale no, nie przesadzajmy. Więc ja osobiście na pewno jej nie kupię, chociaż muszę przyznać, że przyjemnie mi się nią bardzo malowało. Bardzo naturalnie to wygląda. Efekt bardziej mi się podoba, niż gdy maluję kredką z Eveline, ale dla mnie porównywalny jest sam efekt, wykończenie, jak ta z Make Up Obsession. No może tutaj końcóweczka o wiele lepiej wygląda. Tak. Ale dobra, teraz zrobię żelem i zajmiemy się tuszem. Ale tak ogólnie Wam powiem, ja bym nie kupywała, bo mi by było zwyczajnie szkoda pieniędzy na to. Bo za 145 zł to ja mogę mieć kilka kredek z jakichś tam po prostu drogeryjnych firm. Ale spróbować fajnie było. No, na trochę razy mi starczy. Aha, zapomniałam Wam powiedzieć, że tam też w tych opiniach znalazłam po prostu informację, że ta kredka jest bardzo trwała, że bardzo dobrze się trzyma. A teraz, jeżeli chodzi o maskarę. Maskara jest typowo pogrubiająca. Ja mam tutaj miniaturę. Znowu na Sephorze. Pełnowymiarowa, kosztuje 155 zł i ma 10 ml. Ta miniatura kosztuje 75 zł i ma 5 ml. Czekajcie. A ile ma? Bo tutaj już. Wiecie co? Aż sobie wyciągnęłam. Tu jest 5 ml. Tu, w tej wielkiej, z Maybelline jest 7,2 ml. Ja pierdzielę. A ta mi starcza na bardzo dużo czasu. Oj, mam ją i mam. Także ciekawe, jak będzie z tą. Dobra, ma dawać opinię. Objętość to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Chwalona jest za kształt szczoteczki. Ja już otwierałam, pokazywałam Wam, jak ten. To jest taka klepsydra. Ja wolę takie szczoteczki, które są silikonowe, ale jeżeli jest dobry tusz, to nie narzekam. Tylko ciekawe, czy będzie po prostu wygodnie, jak ona jest taka malutka. Co do opinii. Dużo osób mówi, że bardzo ładnie podkręca i tak dalej, ale że po kilku godzinach potrafi się osypywać. Nie używam jej, to więc nie wiem. W razie czego tu Wam napiszę, czy ona się osypała, czy nie. No, a następna rzecz, czekajcie, żeby Wam nie skłamać, zakręcona trochę jestem, wyjaśnię czemu później. Na co narzekali, bo też narzekali na coś. Patrzcie. Dziura pani. Nie, na te osypywanie. A, nie, wiem, już wiem. Jedną opinię, że bardzo mocno skleja. Jak to przy testach, nie będę używała tej odżywki z Eveline, tej bazy, którą zawsze używam, tylko po prostu od razu tusz. No, ciekawe, czy się ochlapię. Czy się popaskudzę. Okej. Pierwsza warstwa na tym oku, tutaj nie mam nic, a tutaj jest ta z Anastazji. Chciałam odruchowo zamknąć oko, nie? Tak jak przy cieniach. Ładnie rozczesane. Nie widzę tego, żeby był nadmiar tuszu, tak jak właśnie ta jedna opinia była. No zobaczymy. Dobra, nałożę tutaj też pierwszą warstwę i tu nałożę. Nie, nałożę obraz dół. Dwie warstwy już. To jest druga warstwa. I co, lecimy z trzecią, nie? Lecimy.
Okej, to jest trzecia warstwa. No, powiem tak. Ja nie zauważyłam tego, żeby za dużo się nakładało na szczoteczkę. Szczoteczka nie jest taka, jak lubię. Tusz jest wodnisty. I po pierwszej tym nałożeniu widzę, rozczesanie było. Ale mówię, o, chyba nie będzie jakiegoś takiego spektakularnego wyglądu. Drugie, no, podejrzewam, i teraz trzecie, no, podoba mi się, jak to wygląda, bo te rzęsy są uniesione, rozczesane i jeszcze do tego takie naprawdę, znaczy pogrubione, takie gęste się wydają fajnie. Tak, jakbym miała zbyteczną kasę, to na ten tusz mogłabym się skusić. Ta kredka, no nie, nie. Ale tusz mi się podoba. Tylko, wiadomo, to jest miniatura, więc ciężko jest tutaj operować, ale o dziwo nie wychlapałam się. No podoba mi się tusz. Tusz mi się podoba. Ale kredka, no. Kredka jak kredka, no na tej zasadzie. Czy ja ją kupię kredkę za 20, czy ja kupię za 200. Byle tylko po prostu formuła była w miarę dobra. A tutaj jest dobra, ale ta Zeveline z Makeup Obsession też mi odpowiada, także kredka nie, ale gdybym miała pieniądze zbyteczne, to mi się podoba ten efekt. I nawet przeżyłabym tą szczoteczkę, której nie, no, no nie lubię takich szczoteczek. Używam jak mam, ale no nie lubię. No, a teraz tak. Przepraszam Was bardzo. Widzicie mnie teraz ożywioną. Dzisiaj mam dobry dzień. Tak jak było, mówiłam Wam wcześniej, choruję, 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 ale to myślałam, że takie choróbska. No nie. Zdrowie mi się sypie niestety. I powiem Wam tak, od 1,5 tygodnia pierwszy dzień jest dzisiaj, gdzie ja się względnie dobrze czuję. Ponieważ, tak, z badań wyszło, że mam kolejną chorobę. No dobra, nie będę ukrywać, po prostu mam cukrzycę jeszcze dodatkowo. Wcześniej tarczyca, teraz cukrzyca. Ale to nie o to chodzi. Te leki, które mam na cukrzycę, są silne. Oj, trzepią okrutnie. Ja się fatalnie czuję pod nich. Po prostu brzuch wydęty i tak dalej. Oj, dużo by gadać. Ale w każdym razie są silne. Są bardzo silne. I ja nie wiem, czy to musi organizm się przyzwyczaić i dopiero będzie, czy to będzie tak cały czas. Oby nie, bo to jest tragedia. Ale chodzi o to, że jeszcze jestem nafaszerowana jeszcze innymi lekami, jeszcze jakieś inne rzeczy. No, latam po tych lekarzach, latam. I wiecie, co wyszło? Mnie właśnie 1,5 tygodnia temu złapał bardzo silny ból. Myślałam, że brzucha i promieniuje na plecy. Guzik. To z pleców promieniuje na brzuch. W nerce sobie kamyczka wyhodowałam. No. Także, bo byłam już na USG, także. Dzisiaj się dobrze czuję, dlatego wiesz, siadam, nagrywam, gadam wam. Jestem taka. No, mam nadmiar energii, stosunkowo biorąc pod uwagę to, jak się czuję. Dzisiaj jest rewelacja, bo powiem wam, że wcześniej to. Ja z bólu nie kontaktowałam. Dosłownie. Więc w związku z tym, bo to będzie trwało, zanim ja się tego kamyczka pozbędę kamyczka, no jest duży, on już, to nie będzie takie, że coś tam wezmę, rozbiję i go, jak to mówią, urodzę. Nie, nie, to już jest coś poważniejszego, do urologa muszę iść i zobaczymy, co będziemy z tym robić. No, ale tak, po prostu w związku z tym, ten ból, ja mam praktycznie cały czas, w tej chwili też mnie boli, ale po prostu w porównaniu z tym, jak to było przez ostatnie 1,5 tygodnia, no to jakby prawie wcale mnie nie bolało, dosłownie, tak się czuję. To jest o jedno, ja psychicznie odpoczywam. W każdym razie chodzi o to, że ten, no wiecie, ten, kto miał taki tego kamyczka, to wie, jaki to jest ból. Jak w pewnym momencie mnie złapie, to potrafi trzymać i trzymać i trzymać. A potem jestem tak wymęczona, że po prostu na nic siły nie mam. Więc obawiam się, że mogą być sytuacje, że nie będzie filmiku. Znaczy, mam w zapasie dwa filmiki. Mam. W razie czego. Teraz to dzisiaj, jak oglądacie, to miały być ulubieńcy, mieli być makijażowi, a tutaj
No, stwierdziłam, że nagram przy okazji tutaj właśnie ten test tych dwóch produktów i powiem Wam, jaka jest sytuacja. Także będę Wam mówić na bieżąco, co jest, co i jak, na jakim etapie, ale może zdarzyć się taka sytuacja, że po prostu filmiku nie będzie ze względu na to, że na przykład złapał mnie taki ból, że nie jestem w stanie nagrywać. No a poza tym jeszcze tarmoszą mnie te wszelkie leki, które mam. Mam tyle tego, że jak kiedyś łykałam w ciągu może całego dnia ze 4, to teraz ponad 20 mam. Także sobie wyobraźcie. Jedne po posiłku, drugie przed posiłkiem, jedne na czym, drugie takie srakie, te od tego, te od tamtego. No bo jeszcze oprócz tego, jak już moja lekarka zobaczyła, że jest problem z cukrzycą, to i dała mi też na jakieś inne badania, żeby jeszcze inne. Coś tam z wątrobą mi wyszło, coś tam mi z pikawą wyszło, także, ale na razie skupiamy się na cukrzycy, skupiamy się na tym pozbyciu się kamyczka i dostałam jakieś jeszcze inne leki, ale to etapami. Najpierw najważniejsza teraz jest okiełznanie trochę cukrzycy, żeby zmniejszyć ten cukier, plus pozbycie się kamyka. No, ale między innymi latam jeszcze z badaniami, latam. Dynamiczne słowo lata. Szur, 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 szur. Ale wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Radka nie ma. On pojechał mi na kurs 2 tygodnie. Może mu się uda na jeden dzień w weekend zjechać, ale nie wiadomo. Fajnie by było, to by chociaż z Pyśkiem poszedł, bo ja nie mam siły nawet z nim wyjść tak dalej gdzieś. Ten fakt, jak coś będzie ze mną nie tak, ja mam pomoc. Ada do mnie przyjdzie i mi pomoże. Ale chodzi o to, że no tak... Ja lubię być samowystarczalna. Staram się być. No i trochę mi... biedaka szkoda. Przepraszam, tabletka mi się odbija. Non stop. Brzuch balon. Ale dobra, nie będę Wam się żalić. Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu jest chory. A jak nie jest jeszcze, to będzie. No bo to jest taka kolej rzeczy. Ja nie narzekam, ja po prostu Was informuję, jaka jest sytuacja, żebyście wiedzieli. Ja jestem z natury bardziej, znaczy nie, powiem Wam tak, jak się dowiedziałam, to była załamka. Bo tu chora tarczyca, tutaj jeszcze cukrzyca i tak dalej, była załamka, plus to, że się źle czułam, no przez ten kamyczek, a jeszcze nie wiedziałam, co to jest, bo to, że to jest kamień, to ja wiem dopiero od przedwczoraj. No. No to miałam tą taką chwilę załamki, ale ogólnie jak już się dowiedziałam przedwczoraj, że to jest kamień, to wiem, że to jest coś, z czym owszem, borykam się w tej chwili, jeżeli chodzi o ból, ale zadziała się, tylko że u nas to wiadomo, w Polsce to musi trochę to potrwać, ale jest, że się pozbędę tego bólu, że to nie jest coś bardzo, bardzo poważnego takiego z konsekwencjami do końca życia. Poważnymi konsekwencjami. No bo konsekwencje ogólnie tutaj z kamyczka podobno też będą, że to mi się może odnawiać. Tyle, co się dowiedziałam. To znaczy, tak, nie czytam dużo w internecie na temat takich rzeczy, żeby się samej nie nakręcać. No. Na temat cukrzycy, owszem, czytam, no bo muszę dietę i tak dalej, ale na temat innych rzeczy nie czytam, bo to jest najgorsze zło. Bywało, że tak robiłam, a później w bani chomik latał, co mi może być. Także nie róbcie tego, bo zrobicie sobie tylko psychiczną krzywdę. Dobra, wiecie co? Ja kończę. I tak jest sporo tego. Jestem, jejku, jaka jestem zadowolona, że ja siadłam i ponagrywałam troszeczkę. Ojeny. Po pierwsze mi tego brakowało i brakowało. Ja już się tak przyzwyczaiłam, że ja muszę do Was pogadać. Muszę. Jesteście moim narkotykiem. Śmieję się. Nie, wiecie co, dzisiaj mam naprawdę lepszy dzień, jeżeli chodzi o ból i od razu jest lepiej, ale wiecie co, dobra, kończę, muszę wykorzystać to, że jeszcze dobrze się czuję, że jeszcze nie dopadło mnie to, że leki łykałam niedawno i lecę z Pyśkiem, dynamiczne słowo, lecę, ale idę z Pyśkiem, na ile starczy mi sił, żeby sobie Pysio polatało. Dobra, to serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca i dajcie subka. Aha, i jeszcze właśnie,
jak mi się uda, jak mi zdrowie pozwoli, to następny raz będą ulubieńcy makijażowi, a jak nie, no to być może te filmiki, które mam w zapasie. Także życzcie mi powodzenia, żeby udało mi się nagrać ulubieńców makijażowych. No, dobra, to jeszcze raz. Na razie, pa, pa!